Dzień dobry Państwu, Paweł Zdziarski. Kłaniam się i zapraszam na kolejny program w telewizji w Realu 24. 18 maja 2020 roku, dokładnie 100 lat mija od urodzin Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II, człowieka, który przez wiele osób, zarówno wierzących, jak i niewierzących, jest uważany za jednego z najwybitniejszych Polaków w historii. O znaczeniu jego życia i jego pontyfikatu, między innymi, będziemy rozmawiać dzisiaj z moim i Państwa gościem. Witam serdecznie w łączeniu telefonicznym ksiądz prałat dr Roman Kneblewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Bardzo serdecznie witam Pana, Panie redaktorze i wszystkich Państwa słuchających. Za chwilę przejdziemy do naszej rozmowy z księdzem prałatem. Oczywiście tradycyjnie zapraszam również i zachęcam gorąco do wspierania telewizji w Realu 24. Numer konta macie Państwo podany na ekranach. Jeżeli tylko uważacie, że to, co robimy, jest dobre i jeżeli uważacie, że warto, prosimy o wsparcie, to finansowe, ale również to merytoryczne, o udostępnienie, o łapki w górę, o wszelkiego rodzaju komentarze i podanie dalej tego i innych naszych materiałów. Gorąco prosimy, aby niosły się jak najdalej w sieć. Przechodzimy już do naszej rozmowy. Proszę księdza prałata, dzisiaj dokładnie ta rocznica jest bardzo obchodzona na tyle, ile się da w obecnych warunkach. Również w internecie powstał ten hashtag Thank you John Paul II i wiele innych różnych wydarzeń i tych internetowych, ale również wczoraj w wielu parafiach, w wielu miejscach w Polsce i też w samym Watykanie odbyły się uroczystości, wiadomo okrojone, ale jednak z tej okazji. Kim dla księdza prałata jest postać Jana Pawła II? Czy może spotkał osobiście ksiądz prałat kiedyś papieża? No tak, osobiście tet-a-tet nigdy nie miałem zaszczytu spotkać Ojca Świętego. Spotkałem w inny sposób, ale to może o tym za chwilę. A chciałbym zauważyć, że to, że Ojciec Święty właśnie urodził się w znamiennym roku pańskim 1920, to jest jakiś signum Dei, znak od Pana Boga. Bo to jest ten rok największych zmagań naszych, a przez nas właściwie całego naszego świata, kultury cywilizacji łacińskiej, świata zachodu, z nawałą bolszewicką, tak? My stawiliśmy czoła. I to jest znak niewątpliwy. Ojciec Święty właśnie się urodził w tym roku, największego zagrożenia i wielkiego zwycięstwa, jednego z największych zwycięstw w dziejach świata i to dokonanego właśnie geniuszem, nie mówiąc o tym, że to po prostu, że tam jest interwencja nadprzyrodzona, ewidentna, prawda, znak Matki Boskiej na niebie, tak, na czele husarii, prawda, następnie tam te wszystkie procesje, modlitwy, które były zanoszone, prawda? Gremialny różaniec odmawiali nasi żołnierze i ochotnicy, młodzi chłopcy, prawda, w okopach, a ludzie w kościołach i w domach, prawda? To było pospolite ruszenie, mobilizacja całego narodu, no i pomoc niewątpliwie z nieba, ale to w niczym nie umniejsza wielkiego, przeogromnego geniuszu naszych dowódców, strategów. Pozwolę sobie ich nie wymieniać, żeby nikogo z nich nie pokrzywdzić, prawda, ale było ich wielu, prawda, i znaczy zarówno, tylko powiem, czy to, prawda, marszałek Józef Piłsudski, czy generał Tadeusz Rozwadowski, prawda, nie chcę wchodzić w polemiki, który miał większe znaczenie, ale po prostu każdy z nich, każdy z naszych wspaniałych, genialnych dowódców, strategów, no i bohaterstwo, męstwo, żarliwe oddanie się Panu Bogu i Ojczyźnie tych naszych młodych żołnierzy i ochotników. To wszystko spowodowało to zwycięstwo, prawda? Ale, no i właśnie Ojciec Święty się w tym jakże znamiennym roku właśnie rodzi. I potem co się dzieje? No, kiedy, no już nie będę historii życia opowiadał, prawda? Nie o to chodzi. Ale kiedy ta słynna chwila nastąpiła, że Polak został papieżem, no to był po prostu szok. Tego młodzi, którzy tamtych czasów nie pamiętają,
chyba nie są w stanie zrozumieć w ogóle, no ale chciałbym to jakoś przekazać, przybliżyć. To było coś niesamowitego, to było takie uniesienie, uskrzydlenie, to był taki impuls dodany naszemu narodowi, każdemu z nas osobna i nam jako wspólnocie narodu, prawda? To było niesamowite. Ja wtedy nie miałem zielonego pojęcia, że zostanę księdzem, prawda? Gdyby ktoś to powiedział, to bym się roześmiał na głos. To były zupełnie inne czasy. Ja byłem po studiach już młodym pracownikiem naukowym Poznańskiego Uniwersytetu. Pojęcia nie miałem, że księdzem będę, ale każdy z nas to po prostu przeżywał niesamowicie, jako też jakiś znak, zachętę, no bo to nie czarujmy się, to nie było wtedy wolnej Polski. A czy no jakoś było. Osoba Jana Pawła II miała wpływ, mimo że może nie od razu na księdza powołanie? Oczy. Może jakiś tam, ale bym tego, powiedzmy, nie przeceniał. Raczej bardziej wpływ Matki Boskiej, zwłaszcza w tej czczonej w sanktuarium Matki Pięknej Miłości w bydgoskiej Warze, a obecnie katedrze. No i modlitwa wstawiennicza wielu osób niewątpliwie, prawda? No więc to modlitwa robi naprawdę cuda. To było jak szok z jasnego, jak grom z jasnego nieba, też to moje powołanie. No ale tu nie o moim powołaniu zamierzam mówić, tylko o świętym Janie Pawle II. No kiedy on został papieżem, no to po prostu, no to było coś niesamowitego. Tak? Przecież ja wiem, że wtedy na przykład klerycy wylegli na ulicę w Krakowie i z orkiestrą szli przez ulicę, grali, prawda? Ludzie wychodzili z domów, no cieszyli się, radowali i wiwatowali. Flagi się pokazały, prawda, w oknach. To było, no bo to był czas przecież, kiedy my byliśmy pod sowiecką okupacją. Czas tej siermiężnej komuny, która wprawdzie już w czasach gierkowskich udawała nieco mniej siermiężną, ale siermiężną ciągle była. I to nie była wolna Polska. To była jakaś karykatura. Pod moskiewskim butem to wszystko się działo, prawda? I teraz tutaj Polak zostaje papieżem. No więc to wszystko zamarło na wdechu po prostu. No i pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny. I już wychodzi z samolotu i pierwsze słowa, prawda? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I tam tłum nieprzebrany odpowiada unisono. Na wieki wieków. Amen. To był taki, z całej piersi się wydobywał ten głos, prawda? I wtedy my się poczuliśmy razem, poczuliśmy się silni, poczuliśmy się znowu wielkim, dumnym narodem, tak jak w ciągu wieków. To właśnie sprawił Jan Paweł II, prawda? Karol Wojtyła, nasz rodak. Jakoś tak całe życie Jana Pawła II, można powiedzieć, jest naznaczone pewnym zmaganiem z totalitaryzmami. Wcześniej tutaj, no oczywiście. Jakby cofając się jednak tutaj do lat młodzieńczych Karola Wojtyły, tak naprawdę już jako młodzieniec, najpierw okupacja niemiecka, później ten PRL, no gdzieś w tle było to zmaganie, które chyba ukształtowało papieża i w pewnym sensie na jego późniejsze nauczanie miało ogromny wpływ. No oczywiście, że tak. Zresztą ojciec Święty był bardzo przejrzysty, jednoznaczny w tym, tak? Nawet jak powiedzmy, jak przyjechał, prawda, z tą pielgrzymką pierwszą i tam przemawiał, już nie pamiętam, czy to było Belwederze, czy to było w Pałacu Prezydenckim, a właśnie gdzieś tam przemawiał do tych komunistycznych bonzów, no to mówił w sposób dyplomatyczny, ale bardzo jednoznaczny, czytelny, prawda? I to serce rosło, jak mówił, prawda? Jak tam coś tam Gierek mówił o jakichś tam socjalizmach, sojuszach i tak dalej, Ojciec Święty odpowiadał o tysiącletniej tradycji, o naszej wierze świętej, o tym, że no po prostu mówił, że mówiąc kolokwialnie, że sroce spod ogona nie wypadliśmy. Mamy swoją historię, swoje dzieje, z których możemy być dumni, mamy swoją tradycję. No a jeśli jakieś sojusze są dobre, to należy je pielęgnować, ale tylko pod warunkiem, że one służą obydwu stronom. Tak? Czyli mówił wszystko po prostu w tych słowach.
I potem pamiętam po wybuchu tak zwanej wojny polsko-jaruzelskiej, zwanej eufemistycznie stanem wojennym, tak? No, Ojciec Święty przyjeżdża po tym, co się stało, prawda? Ja byłem wtedy byłem w Warszawie wtedy, jak Ojciec Święty przejeżdżał do katedry tam na Świętojańską przez Plac Zamkowy. Ja stałem akurat na Placu Zamkowym. To był tłum. Byliśmy tak tłumnie wtedy zgromadzeni w Warszawie, że po prostu tam by się szpilki nie wytnęły. Po prostu stłoczeni jak śledzie byliśmy tam. No i ze wszystkich piersi się wydobywał taki głos, taki mocny bardzo, taki wołający, prawda, skandujący solidarność, prawda, wtedy solidarność została przecież wcześniej zdelegalizowana, tak? Solidarność. No ja też krzyczałem, no byłem w końcu członkiem, założycielem tego związku, którego nigdy nie traktowałem jako związku zawodowego, lecz jako ruch po prostu nasz narodowo-wyzwoleńczy i dlatego się bardzo mocno wówczas zaangażowałem. No i tak sobie pomyślałem, no czy Ojciec Święty nie będzie miał tego za złe, że nie wołamy na czegoś innego, na przykład na jego cześć, tylko wołamy solidarność, prawda? Czy to nie będzie jakieś niestosowne, tak mi przeszło przez myśl. Ale wtedy Ojciec Święty przejeżdżał tym swoim papa mobile i jak spojrzał, on miał niesamowity charyzm. To miała również święta matka Teresa z Kalkuty, którą miałem zaszczyt i przyjemność poznać osobiście i z nią rozmawiać, ale że potrafiła ona też, tak jak i tak samo Ojciec Święty, spojrzeć tak, że każdemu ze zgromadzonych, nawet tłumów, wydawało się, nawet przekonanie miał, że patrzy prosto na niego, prosto w oczy, mało tego prosto w oczy, prosto w serce. I jak coś powiedział Ojciec Święty, podobnie jak Święta Matka Teresa, no to trafiało też. To mogły być proste słowa, zwyczajne, ktoś inny by powiedział, to by nie trafiło, ale powiedział to taki charyzmatyk właśnie, no i to trafiało człowiekowi prosto w serce. No i tak Ojciec Święty jak spojrzał, no to każdemu w oczy i w serce, to tak jakby chciał powiedzieć, tak, dobrze, właśnie o to chodzi. Ważna jest solidarność narodu, solidarność wasza, tak, katolików, Polaków i tak trzymać, tak, jestem za, tak jakby chciał to powiedzieć. To jednym wzrokiem, jednym spojrzeniem powiedział wszystko właściwie i wtedy to było niesamowite uniesienie. Jak potem szliśmy, to nie było widać początku, nie było widać końca, prawda, wszyscy ożywieni w takiej podniosłej atmosferze, jakby to po prostu już była wolna Polska. Kapłani stali wówczas na tych schodach przed Kościołem Świętego Krzyża, błogosławili, rozradowani też, wszyscy w takim uniesieniu, to był jakiś taki, prawda, asumpt taki, jak gdyby na przedłużeniu tych słynnych słów swego czasu na placu Piłsudskiego, jeszcze wtedy plac, no nieważne, w każdym razie jak Ojciec Święty wołał, prawda, niech wstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, prawda, to był ten pierwszy taki sygnał, taki bodziec, prawda, dla narodu, no i potem znowu ta jego pielgrzymka, prawda, to było takie przebudzenie, takie poczucie siły, że my przemożemy, że zwyciężymy, że nikt nas w końcu nie zniewoli, jesteśmy wolnym, dumnym narodem i to Ojciec Święty po prostu potrafił wszczepić w serce. No właśnie wspomniał ksiądz prałat tutaj o znaczeniu, jakie miał Jan Paweł II, nie tylko podczas pontyfikatu, ale on również wcześniej jako arcybiskup krakowski, jako wcześniej ksiądz i też jako młodzieniec również wiele dla Polski czy napisał, czy powiedział, ale myślę, że swoimi czynami przede wszystkim potwierdził nie tylko swoje przywiązanie do Pana Boga, do wiary katolickiej, ale również do polskości, do patriotyzmu swojego. Tym bardziej warto dzisiaj, nie tylko dzisiaj, wspominać tę postać, a to wszystko, co powiedział, ma znaczenie nie tylko miało znaczenie w trakcie PRL-u, czy w czasach, kiedy on żył, natomiast
po jego śmierci, to przesłanie jest, wydaje się, wciąż aktualne. Co Ale w trakcie... oczywiście, że tak. Czasami nawet bardziej jeszcze Tak się jest. aktualizuje, prawda? Niektóre Tak, rzeczy... bo to jest profetyczne. To był też prorok współczesny, tak? On po prostu potrafił sprawy Boże przekładać na nasz język i pozostawił wspaniały testament, prawda? No to na temat tego, co pan redaktor mówi, prawda? Dzieł w ogóle, dokonań, twórczości świętego Jana Pawła II, to można by tomy pisać niezliczone, prawda? Niezliczone pisać doktoraty, habilitacje, i to jeszcze by się nie wyczerpało. Także my tego po prostu nawet nie dotkniemy w tej rozmowie. No Ale niestety. powinniśmy wzajemnie zachęcać do tego, żeby zgłębiać dzieła, twórczość, myśl świętego Jana Pawła II, bo to jest solidny, naprawdę wspaniały fundament dla podźwignięcia, odbudowania naszego narodu. I do tego zachęcamy naszych widzów. Ja oczywiście zgadzam się w 100%, że jest to taka postać, właściwie, no, gdybyśmy mieli teraz zacząć rozmawiać o różnych dziełach, których dokonał Jan Paweł II, no, ten program musiałby zająć tak naprawdę całą ramówkę dzisiejszą. Dlatego skupmy się na tym, jak ksiądz prałat sądzi, w trakcie dzisiejszego kryzysu, tego, co wszyscy widzimy wokół, co by powiedział dzisiaj Jan Paweł II, gdyby to też jakieś pytanie gdzieś padło w mediach czy w internecie, co by powiedział papież Polak, gdyby do narodu, do nas wszystkich, gdyby dzisiaj żył, co by tak naprawdę, z jakim przesłaniem by wystąpił w trakcie tego kryzysu, który teraz mamy? No, nie ośmieliłbym się tutaj po prostu jakoś odgadywać myśli Ojca Świętego, ale na pewno byłoby to przesłanie naprawdę Boże, proste i jednoznaczne. I na pewno by zachęcił do tego, żebyśmy się otrząsnęli ze strachu, ze wszelkich form zniewolenia, podnieśli i byli sobą. To Ojciec Święty zawsze o to mocno zabiegał. Czyli to z tego przesłania, które nam zostawił Jan Paweł II, możemy też odczytać coś dla siebie dzisiaj. No właśnie, dzisiaj mamy taką sytuację, trochę zmieniając temat, proszę księdza prałata, że powoli luzujemy obostrzenia, które są związane właśnie... No, Bogu niech będą dzięki. Czas tak jest. Najwyższy, ale to już naprawdę najwyższy. Dotykają te obostrzenia, czy raczej ich luzowanie, również sfery sakralnej, otwierają Ale to się nie świątynie. Również, panie redaktorze, nie również, tylko przede wszystkim. To jest absurdalne i woła o pomstę do nieba, że w marketach na przykład tam ten wirus jest nieaktywny w ogóle, nie zaraża. Nic się takiego nie dzieje, tam pojedyncze przypadki najwyżej. A tak normalnie te panie, które tam pracują na przykład przy kasie, czy tam inni ochroniarze, te tłumy, które prawie niby tam jest zachowana jakaś tam proporcja na ileś metrów, no nie czarujmy się, ludzie się ocierają o siebie tam przecież i tak dalej. I nic się takiego nie dzieje. Natomiast w kościołach ten wirus jest strasznie zabójczy, aktywny, prawda? No tam nie może się więcej ludzi spotkać. To jest absurd zupełnie. No właśnie, teraz ja się, trwają... Tak, ja teraz rozumiem moją sytuację aktualną od strony Bożej, prawda? To, że powiedzmy... Będąc proboszczem mojej parafii, no nie jestem na terenie parafii i nią nie zarządzam, prawda? No jest to dla mnie ewidentnie palec opatrzności Bożej, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żebym miał zamykać kościół przed wiernymi. No nie, to mi po prostu wyobraźni mi nie staje, prawda? Że miał zamknąć kościół przed ludźmi. I to było dla mnie niesamowicie przykre, jak po raz pierwszy tam zajechałem, żeby mszę świętą wszechczasów, czyli tak zwaną trydencką, odprawić w niedzielę i zobaczyłem tych biednych ludzi, którzy tam stają przez długi czas i jeszcze niektórzy nie zostali wpuszczeni do środka, no bo tylko 5 osób wtedy było. To było niesamowite przeżycie. Podobnie jak we Wielkanoc, jak się odwróciłem od ołtarza Dominus Vobiscum i patrzę, a tam pusty kościół, kilka osób, o jedną za dużo, żeby nie powiedzieć parę. Prawda? No to było straszne po prostu przeżycie dla mnie. I tak samo no, nie wyobrażam sobie, żebym się zgodził, na pewno bym się nie zgodził na udzielanie Komunii Świętej na rękę, bo dla mnie to jest, bo choć ktokolwiek by mi tam nie usiłował tego nakazać, bo tu dla mnie byłby to grzech.
Kto inny, kto nie ma tej świadomości, nie zdaje sobie sprawy, że drobiny eucharystyczne przylegają, że to jest profanacja niekoniecznie zamierzona, prawda, ale ipso facto się tak dzieje, prawda, że dochodzi do profanacji w wymiarze obiektywnym, to z mojej strony, z tą świadomością, którą mam, gdybym zezwolił na komunię świętą na rękę, byłby to, uważam, grzech śmiertelny, dlatego na pewno bym do tego nie dopuścił i byłaby z tego jakaś tam wielka afera. No więc tu uważam, że opatrzność Boża mnie przed tym ustrzegła. No cóż, tak, tak to jest, że no jednak jakkolwiek nie oceniamy tego wszystkiego, stało się, te kościoły no decyzją hierarchów, decyzją ludzi kościoła zostały zamknięte, a raczej no tak się stało na przykład we Włoszech, zanim tam weszły rozporządzenia prawne ze strony państwa, to już niestety no, część hierarchów podjęło taką decyzję. U nas w Polsce stało się to jakby mniej więcej w tym samym czasie, kiedy poszło takie zarządzenie ze strony rządu i zostało przyjęte również przez Kościół w Polsce. Teraz obecnie od niedzieli, tej, która minęła, czyli od wczoraj, już jedna osoba na 10 metrów kwadratowych może uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach. Byłem tutaj, bo aktualnie jestem, przebywam w Inowrocławiu na turnusie, na czasach zdrowotnych i wczoraj uczestniczyłem we mszy świętej w kościele tutaj inowrocławskim przy parku Solankowym. No i tak jak spojrzałem, tak, bo w presbiterium byłem, to tych ludzi było mniej niż wolno, bo tam w tym kościele mogło być 95 osób, na pewno tyle nie było i no, wszyscy mieli tam te jakieś prześmieszne maski na twarzach i tak dalej, no ale tu się obawiam, że no, ci, którzy przyszli, no to jest pewna elita, to są ci katolicy świadomi, głębsi, dojrzalsi, jacyś tacy, prawda? Ale ci tacy, którzy z rozpędu przychodzili na mszę świętą. A nie sądzi ksiądz Prałat, przepraszam, wejdę w słowo, tylko chciałbym zapytać o zdanie księdza Prałata, czy w związku z tym, że no, te obostrzenia były, one teraz już są zdejmowane, ale z drugiej strony jest ta dyspensa w wielu diecezjach jeszcze od uczestnictwa. No tak. Czy to jest, chciałbym zapytać o możliwą kondycję Kościoła po tym wszystkim, po tym kryzysie. No właśnie o tym chcę powiedzieć, panie redaktorze. Czy nie obawia się ksiądz, że teraz będzie dużo wytłumaczeń, wymówek katolików? Ja o tym chcę właśnie mówić, panie redaktorze. Bardzo proszę. Jeżeli można, to dokończę w takim razie myśli, tak? No więc, tylko teraz trochę jestem zbity z pantałyku. No więc po prostu tak, no więc i to, a ci z kolei katolicy właśnie, którzy z rozpędu przychodzili do kościoła, ale ten rozpęd też ma swoją nieprzecenialną wartość, dlatego że nawet jeżeli to nie było w pełni świadome, z takiej uświadomionej potrzeby uczestnictwa, tylko z jakiejś tam powiedzmy przyzwyczajenia, obawy czy coś, zawsze jest szansa, że to się pogłębi, że się odnowi, prawda, i że to będą pogłębieni katolicy. Natomiast jeśli odejdą od kościoła, to już jest tragedia, prawda? I tu się obawiam czego? Że jak ta dyspensa właśnie była dana, tak, no wielu zasiadło przed telewizorami czy tam komputerami, prawda? No i nawet jeżeli na początku zgodnie z zaleceniami uczestniczyli w ten sposób, że tam wstawali, klękali przy tym telewizorze czy przy komputerze, czy jakoś przynajmniej uczestniczyli no, w jakiś sposób czynny. Ale tak, no dobrze, dyspensa minie, a wielu dojdzie do przekonania, no skoro można było wtedy w czasie tej tak zwanej pandemii, prawda, uczestniczyć za pośrednictwem tam jakiejś telewizji czy netu, no to dlaczego by nie dalej w ten sposób, tak? A jeżeli można przed telewizorem, no to może i nie potrzeba tam aż tak tam znowu tam wstawać i odpowiadać i tak dalej. Można sobie otworzyć piwko, chipsy, prawda, i mszę świętą w ten sposób zaliczyć, a później, a może przełączyć kanał. Czy musi być msza? Nie, może coś innego, tam jakaś rozrywka i tak dalej. I tak to niestety, takie niebezpieczeństwo realne, takie zagrożenie istnieje. No i nie daj Boże, żeby coś takiego miało miejsce. No i biada po trzykroć biada. Dlatego no, trzeba się dużo modlić. Dużo modlić się o nawrócenie. Teraz trwa taka ogólnoświatowa nowenna pompejańska o nawrócenie grzeszników z taką klauzulą.
o nawrócenie grzeszników, z których ja jestem pierwszym, żeby zdać sobie sprawę, żeby każdy zdał sobie sprawę, że sam jest grzesznikiem i że jako pierwszy błaga o łaskę nawrócenia. I to ma odnowić po prostu Kościół, tak? I tu trzeba bardzo dużo modlitwy, wręcz heroicznej modlitwy, żeby tych ludzi nie gdzieś tam nie wytracić, nie zatracić, żeby oni wrócili, żeby znowu kościoły się napełniły, żeby zapełniły się nawet bardziej niż były przedtem. Modlitwa czyni naprawdę cuda. No i tu zachęcam i wręcz w sumieniu zobowiązuję i siebie, i was, kochani, żebyśmy się dużo modlili, żebyśmy podejmowali dzieła pokutne, modlitewne właśnie w intencji nawrócenia i ponownego wypełnienia kościołów, tak jak ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, kiedy ludzie w kościele pomieścić się nie mogli. Co daj Boże, amen. Amen. Ja chciałbym jeszcze odnieść się do słów księdza prałata. Wspomniał ksiądz o maseczkach, ale też szerzej podejmując ten temat, niemały odzew w opinii publicznej, uwagę tej opinii publicznej zwróciły słowa w mediach społecznościowych księdza prałata na temat szczepionek. To jak to było w końcu właśnie, bo rozumiem, że chyba intencje księdza były źle odebrane tutaj przez mainstream. Nie, tak, nie źle odebrane, tylko złośliwie odebrane, przeinaczone po prostu, tak? Bo jeżeli na przykład ktoś, kto, to nie będę wymieniał z nazwiska i tak dalej, ale jeżeli ktoś, kto pisał habilitację z mediów zamieszczone przeze mnie demotywatorek, prawda, taki, gdzie tam ktoś ma strzykawki wbite i jest napis, prawda, obowiązkowe szczepienia to hodowanie ludzi jak bydło, przeinacza w ten sposób, że ja bydłem nazywam ludzi szczepionych, no to ręce opadają, to w ogóle nie wymaga komentarza chyba, no to jest po prostu złośliwość ponad wszelkie wątpliwości, tak? Więc tu chodzi wręcz przeciwnie, o obronę godności człowieka. Jestem człowiekiem, jestem dzieckiem Bożym, więc mam prawo wybierać, dokonywać wyborów. Chcesz się zaszczepić, człowieku, to się szczep. No ale poznaj prawdę o wszystkim, tak? Wybacz i sam rozsądź w sumieniu, przecież zdania są podzielone. Najwyższe autorytety się dzielą w ocenach tego, tak? Jest wykazana niewątpliwa też i szkodliwość szczepień. No nie chcę tutaj twierdzić, no to tam różne są sugestie, prawda, odnośnie do tych najnowszych szczepień, ale w każdym razie niech każdy podejmuje decyzję. Ja tam nie występuję przeciwko szczepieniu, ani za szczepieniu, ani przeciwko szczepieniu. Za wolnym Osobiście wyborem za szczepić po prostu. Się nie zamierzam. Tak, za wolnym wyborem, oczywiście. Chcę, żeby ludzie poznali fakty na temat szczepionek, i to udostępniam czasem, tak? Z czego, jakie tam są składniki, z czego się, jakie tam są, jak to działają te poszczególne substancje i tak. No a ty, człowieku, wybieraj. Ja nie mówię, że nie masz się szczepić. Chcesz się szczepić, ale poznaj prawdę i podejmij dojrzałą decyzję. Jestem za wolnością. W końcu wolność nam dał Pan Bóg. To jest wielki, nieprzecenialny dar Boży. I my jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego nie wolno nam się tak potulnie dać zniewolić. Nie wolno nam się potraktować tak, jak się traktuje jakąś trzodę. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy dziećmi Bożymi. I o tym tylko mówię po prostu, tak? A tam zawsze będą przeinaczać moje słowa, trwa nagonka, prawda, no w różnych mediach takich powiedzmy tam lewackich, antykościelnych jestem nie od dzisiaj atakowany, lecz od lat, prawda, do tego się dołączają tak zwani pożyteczni, już nie dokończę, prawda, no i to, ale to dla mnie jest sygnałem, jest znakiem, że widocznie jestem skuteczny. To jest dla mnie jak odznaczenie po prostu za jakieś tam zasługi dla Kościoła i ojczyzny. Chciałbym jeszcze podjąć jeden temat. Trochę, można powiedzieć, no poniekąd zbliżony do tego pierwszego, ponieważ on się łączy z
często w takich lewicowo-liberalnych środowiskach, środowiskach niechętnych Kościołowi, zarzuca się, że właśnie postać Jana Pawła II, no tutaj jakoś ten nasz święty nie zrobił czegoś tam w odniesieniu do pedofilii w Kościele, że zaniedbał tę sprawę. Tutaj uporządkujmy fakty w związku z tym, tylko pozwolę sobie dokończyć. Emisją filmu, drugiego już filmu Braci Sekielskich, która premiera miała miejsce teraz w sobotę. No i również on odbił się echem, ale chyba już nie takim szerokim echem, jak ten pierwszy film. No, mam nadzieję. Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, jestem przekonany dogłębnie, mam stuprocentową moralną pewność, że niczego nie zaniedbał. Co najwyżej był troszeczkę oszukiwany przez swoje otoczenie, tak? Bo to było, to miało miejsce. Przecież Ojciec Święty nie mógł wszystkiego przeczytać, o wszystkim sam zdecydować. To jest niemożliwe po prostu. Ja proszę księdza prałata, tylko jeszcze... Samym Kościołem powszechnym, tak? Zapytam, słyszałem taką opinię, że Jan Paweł II miał fałszywych przyjaciół. Ci sami, którzy stali za jego plecami, którzy później budowali mu pomniki, okazali się właśnie... Tak było. Tak, nie zamierzam, nie ośmieliłbym się palcem wskazywać, prawda, ale niewątpliwie tacy w jego otoczeniu byli, tak? No niestety, no taka jest zresztą uroda życia, taka jest uroda w ogóle wszelkiego rządzenia, sprawowania rządów, kierowania czymkolwiek, że zawsze się znajdą jacyś, którzy chcą się tam, prawda, przyczepić, na ten własny kapitał zbić, albo jeszcze, prawda, użyć do jakichś celów wręcz przeciwnych niż ten, który kieruje całością zamierza. To jest po prostu samo życie, tak? Więc to niewątpliwie miało miejsce. Natomiast jestem święcie przekonany, że Ojciec Święty, gdyby wiedział o takich przypadkach, to na pewno by tego nie tuszował, nie tolerował. To mam stuprocentową pewność. Natomiast jeśli chodzi o te filmidła tam, o których wspomniał pan redaktor, to przerażające było, jak to niektórzy ludzie przeraża po prostu, jak wielu daje się po prostu tak zmanipulować. Niesamowicie. Przecież Sekielscy do tego pierwszego filmu przez rok szukali przypadków i znaleźli chyba trzy. Tak, tam, tak samo teraz, tutaj parę. To jest po parę przypadków jakichś, nagłośnionych niesamowicie, prawda? Teraz przecież to wszystko też było przecież wyreżyserowane starannie, przed kamerami się odbywało. Tak? To nie są żadne spontaniczne wypowiedzi. Nie dajmy się tak manipulować, tak zmanewrować. I to, że ktoś tam na ulicy, widząc księdza, woła, wyzywa go od pedofilii, to jest po prostu jakieś absurdalne, niezmiernie krzywdzące. Akurat wśród księży pedofilia jest rzadkością niesamowitą. To jest gdzieś przypadków stwierdzonych pedofilii, takiej, że powiedzmy tam demoralizowania dzieci, jako dzieci po prostu, no to jest gdzieś tam około 0,5 promila. Nawet nie procent jeden, tak? Ja tutaj trochę postawię... W grupach zawodowych jest dużo więcej, tak? Można powiedzieć, że no to dlatego, że hierarchia tam Kościoła tuszuje te przypadki. O właśnie, chyba o to pod dywan, tak? Taki zarzut był ze strony braci Sekielskich. Ale no dobrze, ale panie redaktorze, nie dajmy się zwariować, a co? A w innych resortach to zaraz się tam wywleka te przypadki, czy coś takiego? Po prostu przecież jeżeli ktoś doniesie tam gdzieś do organów ścigania, to sprawa jest wszczęta i tyle, tak? Wśród księży jest może inny, większy problem, większy niż pedofilia jako taka, który jest czasami podciągany pod pedofilię z racji nieosiągnięcia przez ofiary pełnoletności. Ale to jest tak zwana efebofilia, czyli pewna odmiana homoseksualizmu. To jest pociąg do młodzieńców, prawda? Właściwie bardziej młodych mężczyzn niż dzieci, tak? Tam w wieku nastu lat, powiedzmy niekoniecznie już 18. I to jest trochę większy problem, ale w dalszym ciągu sprawa marginalna. Przecież to jest jakaś mniejszość nikła wśród księży. Żeby to się nie działo, no to trzeba tutaj zastosować odpowiednie środki w wychowaniu formacji już seminaryjnej i doborze, przyjmowaniu kandydatów na kapłanów, tak? Tu coś jest chorego i coś szwankuje, no bo trzeba to uświadamiać mocno, że ktoś, kto ma
silne skłonności homoseksualne, jest niezdolny do założenia własnej rodziny, nie powinien absolutnie pod żadnym pretekstem kandydować do stanu kapłańskiego. To jest brak powołania kapłańskiego. Powołanie nie wisi gdzieś w powietrzu, tylko jest konkretnie osadzone na ziemi. I kapłanem powinien zostawać tylko zdrowy mężczyzna, zdolny do założenia własnej rodziny. To ma być celibat, to ma być ofiara, to ma być dobrowolne wyrzeczenie, a nie ucieczka od problemu, tak? Ja wiem, ile mnie samego, bo ja to 7 lat po studiach dopiero wstąpiłem do seminarium, powołanie się pojawiło jak grom z jasnego nieba i wiem, ile mnie kosztowało nie tyle rezygnacja ze sfery płciowej, prawda, to mi wtedy, na tym etapie mi to łatwo przyszło, natomiast wiele mnie kosztowała rezygnacja z założenia własnej rodziny, a zwłaszcza z potomstwa, szczególnie z syna, jako następcy tronu. To pewnie prawie każdy facet tak ma. Ja też tak miałem, no zrozumiałem wreszcie, że mogę mieć potomstwo w innym porządku, w porządku duchowym, ale dzięki temu właśnie, że stoczyłem wewnętrzną walkę, że musiałem pokonać samego siebie, po prostu no jakoś przewartościować to wszystko, czym dotychczas żyłem, do czego się przymierzałem, to pozwoliło mi doceniać właśnie, docenić celibat, pokochać go. I dzięki temu, prawda, no nie mam z tym w tej chwili problemów, ze zrozumieniem tego, prawda, z akceptacją. No ale to są takie rzeczy, które to są niestety, tu się kłaniają zaniedbania formacji kleryków. No właśnie, o tym mam wrażenie, rozmawialiśmy z księdzem prałatem, ja też państwa odsyłam do tej rozmowy, ona miała miejsce pod koniec lutego, tam szerzej podejmowaliśmy wraz z księdzem ten temat. Bardzo serdecznie chciałem księdzu podziękować za tę rozmowę. Ja również dziękuję, panie redaktorze, i wszystkim państwu za cierpliwe wysłuchanie i jak najserdeczniej gorąco pozdrawiam. Jak widzimy, no ciężko zamknąć tak bardzo obszerne tematy, zwłaszcza postać Jana Pawła II. Chcieliśmy, żeby to jakoś zabrzmiało aktualnie, stąd właśnie odniesienie do obecnej sytuacji. Możliwie jak to jest właśnie możliwe. Natomiast oczywiście zachęcamy do czytania, do zgłębiania dzieł Jana Pawła II, do poznawania tej postaci. Oczywiście. I zawsze można znaleźć coś nowego, coś dla siebie. Mnie osobiście zaskakuje, jak często znajduję jakieś słowa Jana Pawła II, o których nie miałem pojęcia jeszcze, a które gdzieś tam bardzo pasują i z których mogę dla siebie osobiście sporo wyciągnąć. Proszę księdza jeszcze... Wiem, że, panie redaktorze, że takie słowa będziemy znajdowali wciąż na nowo gdzieś aż do grobowej deski. Tak jest. I jeszcze w niebie się czegoś dowiemy, jeżeli tam trafimy oczywiście. Tak Mam jest. Nadzieję. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, proszę księdza. Z Panem Bogiem. Ja również pozdrawiam, z Panem Bogiem. Proszę Państwa, jeszcze zachęcam oczywiście do pozostania na antenie w Realu 24. Przed nami mnóstwo ciekawych programów, a następne już o 15, czyli tradycyjnie rozmowa na poziomie, a tam gościem Krzysztofa Lecha Łukszy, Sebastian Ross. Następnie wracamy do W Realu 24 o godzinie 17 i Piotr Szlachtowicz zaprasza na telefony na żywo. O 18 gościem Marcina Roli będzie Witold Gadowski, a o 19 znowu Piotr Szlachtowicz i jego gość Wojciech Sumliński. Także mnóstwo ciekawych gości, mnóstwo ciekawych rozmów i programów. Warto z nami zostać. Ja nazywam się Paweł Zdziarski i dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zachęcam tradycyjnie również na koniec tego programu do wspierania nas i udostępniania, lajkowania naszych programów. Niech te nasze programy się niosą i życzę dobrego dnia. Do widzenia.